Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej w strukturach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest już od roku 1946. Początkowo to było tylko te hektary tu przynależne do Żelaznej, czyli 380 hektarów. Później stopniowo dzierżawiliśmy. Od 3 lat dodatkowy zakład w Chylicach i od 8 lat gospodarstwo rybackie, dawne łąki jaktorowskie w Jaktorowie. To wszystko powiat grodziski. Razem obecnie prawie 1500 hektarów powierzchnia ogółem, z tego prawie 1200 to są użytki rolne. Kierunki produkcji ewoluowały wraz z rozwojem przemysłu przetwórczego w okolicy. Takie znaczące zmiany nastąpiły po wybudowaniu zakładu Horteksu w Skierniewicach, gdzie wtedy bardzo mocno weszliśmy w warzywa, no, co pozwoliło osiągać stabilne dochody i również pozwoliło na rozwój zakładu. Następne to wielka inwestycja koncernu ziemniaczanego tu w niedalekim Grodzisku i produkcja ziemniaka. Znów stopniowo po 20 paru latach doszliśmy prawie do 500 hektarów. Produkujemy około 17-18 tysięcy ton ziemniaka chipsowego, co znowu gwarantuje stabilne dochody i pracę dla okolicy. Osiągane wyniki może nie należą do rekordowych, ale średnia zbóż to jest powyżej 6 ton, fasoli około 10, ziemniaki, myślę tutaj o ziemniaku handlowym, to jest około 37 ton z hektara. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Przy produkcji ziemniaka chipsowego to jest dużo. Gdybyśmy przeliczali go na klasyczny ziemniak konsumpcyjny, to by było powyżej 50 ton. Mamy stawy w tle widoczne. Tych stawów mamy łącznie w jednym i drugim gospodarstwie ponad 120 hektarów. Stąd poprowadzone rurociągi w polu, systemy nawadniania, co nas uniezależnia do pewnego stopnia od warunków zewnętrznych, które no, w ostatnich latach no, nas nie rozpieszczają. W naszym gospodarstwie korzystamy z opryskiwacza firmy Hardy typu Commander 4,5 tysiąca litrów z belką polową o szerokości 27 metrów oraz z rękawem dopowietrzającym. Opryskiwacz ten wykorzystywany jest do ochrony ziemniaków oraz warzy przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Opryskiwacz wyposażony jest też w komputer sterowany sygnałem GPS-u, co pozwala na bardzo dokładną ochronę roślin. Rękaw wykorzystywany jest dlatego, że przy uprawie ziemniaków bardzo ważne jest pokrycie liści od zewnątrz, od wewnątrz oraz łodyg, co uchroni ich przed chorobami. Tak zwane nowoczesne, współczesne, precyzyjne rolnictwo to nasycenie naszych działań również elektroniką. Również często sprzęt, którego używamy, a przynajmniej oprzyrządowanie, to zaawansowana elektronika, to próba zastąpienia naszych zmysłów, naszego oka, naszego postrzegania przez bardziej precyzyjne urządzenia. Myślę tutaj o technologii GPS, która pozwala uzyskiwać bardzo dokładne odległości w polu rzędu centymetra dwóch, czyli pozwala uniknąć wszelkich nakładek, pozwala zaplanować pole tak, żeby pracować na nim jak najbardziej efektywnie. Znikają już te cofania na uwrociach, jazda obok fragmentu już wcześniej uprawianego. Można naprawdę zrobić więcej. Jako przykład mogę powiedzieć, że na 312 hektarach 20 lat temu pracowało tu ponad 50 osób. W tej chwili prawie na 1500 pracuje 35, a produkujemy wiele razy więcej produktów w przeliczeniu na hektar niż to było kiedyś.